Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Tak, wiem, dawno mnie nie było. Przepraszam Was, ale jakaś tak motywacja mi spadła. Generalnie dzięki namowom innych naszych braci i sióstr postanowiłem dzisiaj ten codziennik nagrać. A dzisiejszy codziennik jest taki dosyć ciekawy, bo dotyczy modlitwy, bo to o czym dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii, a mianowicie mówi on o tym, żeby nieustannie się modlić. Do tego używa pewnej przypowieści charakterystycznej, którą na pewno już przeczytaliście wcześniej, o takim uporze, o determinacji do tego, żeby prosić, żeby nie ustawać w tych prośbach. Jakoś tak mnie natknęło, bo właśnie wracam sobie z bieganka. Dzisiaj troszeczkę pobiegałem i modlitwa jest jak ten łyk zimnej wody. Daje życie. Ale tak do rzeczy. Wiecie, tak sobie pomyślałem, tak mi się to skojarzyło z tym bieganiem i z pewną taką determinacją, uporem i pewną taką konsekwencją, bo czym jest to ta nieustanna modlitwa? To jest przede wszystkim ta wewnętrzna pewność, że w Bogu znajdę oparcie i w Nim znajdę pomoc, pomimo moich różnych ludzkich ograniczeń i słabości, że On tak naprawdę może wszystko. Więc myślę, że warto sobie to pytanie zadać, czy we mnie jest to przekonanie takie wewnętrzne, że Bóg może wszystko i że jest zawsze otwarty na mnie i chce, żebym prosił. I tutaj nie chodzi o to, że Pan Bóg ma jakiś kaprys i ta nasza modlitwa ma Go w jakiś sposób przejednać, przebłagać, żeby On, prawda, nachylił się ku naszej woli, tak jak dziecko, prawda, które z takim uporem maniaka prosi rodziców, czy woła, krzyczy, wrzeszczy, bo ono chce jakąś tam zabawkę, prawda? Tylko bardziej myślę, że Pan Bóg chce wykorzystać tę naszą determinację, ten nasz upór, tę naszą taką ciągłość w modlitwie, że jakby nieustannie będziemy do tej modlitwy stawać, nawet kiedy nam się nie chce, nawet kiedy po prostu mamy zły dzień, nawet kiedy przestajemy gdzieś tam wierzyć w moc modlitwy, ale jednak z uporem maniaka, prawda, pomimo tych różnych wewnętrznych kryzysów, lęków i tak dalej, stajemy przed Panem. On nas chce wychowywać do tego, żebyśmy my w ten sposób poznawali Jego wolę, żebyśmy zobaczyli, że ja w moim życiu mogę dać tylko to, co mogę dać. Tak po ludzku moje środki są ograniczone, że często one po prostu są niewystarczające wobec tej rzeczywistości, która mnie otacza, w której uczestniczę, która w jakiś sposób mnie dotyka i wtedy tylko Pan Bóg staje się tutaj dla mnie taką ucieczką i obroną. I tak jak mówiłem, to jest też taka szkoła uczenia się woli Pana Boga, odkrywania tego, że to nie Pan Bóg ma realizować moją wolę, tylko że ja mam tak naprawdę odkrywać to, co On chce dla mnie, bo to, co On chce dla mnie, jest dla mnie najlepsze. Dlaczego z tym bieganiem to mi się skojarzyło? No dlatego, że jeżeli biegasz tak dosyć intensywnie, to stawiasz sobie pewien cel i starasz się ten cel osiągnąć, czyli pokonujesz siebie, pokonujesz niechcieństwo, pokonujesz lenistwo, pokonujesz jakieś takie kryzysy, po to, żeby ten cel osiągnąć. I widzisz, kiedy robisz ten postęp, kiedy robisz progres, to sprawia, że to daje Ci większą radość, to daje Ci jeszcze większą motywację do tego, żeby iść dalej. I ja tak to widzę i tak mi się to dzisiaj skojarzyło i tym się z Wami dzielę, bo to też, myślę, można przenieść na teren modlitwy, że szkoła modlitwy polega na tym, że ja się zaczynam po prostu najzwyczajniej w świecie modlić. I że bardzo często jest tak, że te moje modlitwy mogą przez dłuższy okres czasu nie przynosić żadnych efektów, znaczy, że nie widzę owoców. Natomiast jeżeli pozostanę temu wierny, to w którymś momencie Pan Bóg, który mnie będzie oczyszczał z mojego egoizmu, z mojej pychy, z takiego zapatrzenia się w siebie, z takiego niechcieństwa i tak dalej, On po jakimś czasie zacznie we mnie owocować tym, że będzie mi siebie objawiał, będzie mi siebie pokazywał, będzie pozwalał mi siebie poznawać takim, jakim On jest. Łyk żywej wody. Jest radość. Życzę Wam pięknej, wspaniałej soboty i do zobaczenia. Już nie mówię, że jutro, ale kiedyś tam.
Trzymajcie się ciepło, pa, z Panem Bogiem.